Proszę Państwa, idzie nowe, czyli EPUAP-2, gdzie ma być lepiej, prościej, łatwiej. I chciałbym poprosić Pana Sebastiana Krystofa, Dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji o przedstawienie nam EPUAP-2. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. No kajetana nie przebije. Nie wiem czy Państwa bardziej zdołuje, czy, czy, czy może bardziej rozraduje. Może najpierw odnajdę prezentację. Jak mi zdradzicie, gdzie jest. O tu widzę jakieś Nie, jakby... Tak? Nie, nie muszę Państwo pomóc. Natomiast z tego co to, co kajetan opisywał, to niedługo powinniście państwo... Niedługo Państwo powinniście pracować w takim trybie, że tu decyzja, tam decyzja, tak? I może właśnie jak w tym yy, powinieneś puścić wodze fantazji, je, jednak yy, dokładnie, raport mniejszości, były takie filmy, więc no, ja, ja też mam jakąś wizję tej łatwości, ja bym przez telefon chętnie zbudował taki kanał komunikacyjny, ale yy, z, z, zawsze dla mnie te pre, prezentacje tam ja są po, po, pouczające, i jednak, tak jak myślę, jeżeli stwierdzamy rzeczywiście, że jest jakaś choroba tak, administracji, że coś jest nie tak, to, to moglibyśmy jednak powiedzieć, tak jak lekarze, że może przestać walczyć z symptomami, tylko te przyczyny zwalczyć i jakby mnie ktoś zapytał, jaką rewolucję tak naprawdę wprowadzić, no to, to bardzo prosto, zakazać importu papieru, czy produkcji papieru w Polsce, albo przynajmniej urzędom zakupu papieru, albo zlikwidować kopiarki i drukarki, tak? więc jakby to jest walka z tym symptomem, dlatego że kiedyś dokumentów wcale nie było tak dużo, jak nie było środków kopiowania, tak, człowiek się zastanawia, no to co, okay, ten zresztą... Pokazywał i tak naprawdę zapominamy, więc z czymkolwiek walczymy, to bo oczywiście to są przykłady, to są, mam nadzieję, tylko wyjątki, które potwierdzają regułę, że jednak nie jest tak źle, bo dzięki Bogu nie jest aż tak, tak źle. I oczywiście Kajetan, jako nasz tajemniczy klient, tak, bo to jest jedna z metod usprawniania, że puszcza się tajemniczego klienta i pokazuje, gdzie, gdzie, gdzie jest nie tak, to, to, to jest to metoda i pouczanie, jak powinno być. Ale myślę, że też jakieś metody, metody systemowe moglibyśmy wprowadzić. Niestety muszę cię zmartwić, że w mojej ocenie to, co zaoszczędziłeś na monitorowaniu wydruku, to wydałeś na system do samego monitorowania i do człowieka, który to obsługuje. Ale to tak na marginesie, że ta efektywność, efekt skali gdzieś tam gdzie indziej się pojawia. Może aż tak strasznie nie było, może 111 tysięcy ten system nie, nie, nie kosztował, ale. Na, na pewno, tu mój kolega yy, Michał Bułkowski powiedział, że evidence based policy, na pewno warto jest zbadać i się upewnić, tak? Czyli posłużyć jakimiś wskaźnikami i wtedy pomysły przychodzą. I nie zawsze ta, i nie zawsze też, ja przekonałem się sam, i nie zawsze efektywność się pojawia, jak się zelektronizuje. Więc nie namawiam Państwa w żadnym wypadku, żeby jesteś skrajnym. Tak, no, nie będę używał różnych słów, ale skrajnym wielbicielem elektronicznych dokumentów. Ja jestem wielbicielem efektywności, tam gdzie potrzeba, to... Natomiast rzeczywiście KPA zawiera bardzo wiele fajnych przesłanek, ale opowiem Państwu, co próbujemy zrobić jako plan naprawczy. Ja od niedawna jestem w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, wcześniej pracowałem w Ministerstwie Gospodarki trochę z drugiej strony, tak, próbując korzystać z funkcjonalności e u No i dostałem takie zadanie, tak, żeby jednak coś z tego, z wydusić z tego, z tego projektu. Uruchomiliśmy taki plan naprawczy. Obiecujemy, mam nadzieję, że się uda nowy interfejs, profil zaufany wydzielić, ale tak naprawdę i to zresztą te obrazki pokazywały, że EPUA pełni taką pewną rolę infrastrukturalną. Spróbuję Państwu pokazać i też spróbuję Państwu udowodnić i upewnić Państwa, że nie mamy zamiaru nadpisać Państwa systemów, ani tak wchodzić Państwu w buty z Państwa pracą, raczej spróbować dostarczyć narzędzi, które to, usprawnią, czyli takich że powiem z angielskiego enablerów, tu Kazimierza już nie ma, to mnie nie będzie ścigał. No, ten projekt trochę kosztował, ale od 2009 roku ja pokazuję, no do, do, do września mamy przedłużenie, ja pokazuję strukturę kosztów, tak? jeżeli państwo w ogóle analizujecie projekty jednak ja lubię porównywać projekty poprzez strukturę kosztów, tak naprawdę na co ułożyliśmy. Jak widzą Państwo, tu sporo jest usług, bo jakby ta struktura też wiąże się potem z kosztami eksploatacyjnymi, czyli na co się ułoży wartość odtworzeniową, tak jakie jest, jak jest utrzymanie. Z siódmej osi projekty mają takie badanie, ile są koszty utrzymania, ale można przyjąć. Przygotowując jakiś projekt, że roczny koszt utrzymania to jest przy takich średnioskalowych 10% wartości całego projektu, to potem jest roczny koszt utrzymania, także taki wskaźnik empiryczny można przyjąć. Ale co jest w tym nowym e tak? No, zostało zrobione badanie, tak, modne jest teraz user experience, czyli jednak zapytano tego klienta, komu się tak wciska to usprawnienie jego komunikacji z administracją. Ja nie jestem zwolennikiem akurat tej metody, że się robi systemy dla obywateli. Ja jestem zwolennikiem, że się robi systemy dla urzędników, którzy sprawniej obsługują obywatela dzięki tym systemom, a przerzucanie tak jakby tej czynności wklepywania, podpisywania i tak dalej na obywatela, no nie zwiększa efektywności, bo obywatel statystycznie dwa razy do roku korzysta, z czego raz podatki składa, przy czym sam skorzystałem i muszę powiedzieć, że nowy system prewypełniania Ministerstwa Finansów jest bardzo fajny. Nie wiem, kto z Państwa skorzystał? Ręka do góry, ktoś korzystał? O, jednak jest, przyznacie Państwo, że całkiem, całkiem, prawda? No. Więc widać, że można, tylko trzeba dany proces zrozumieć, to też trochę im zajęło, tak. Podjęli też tą taką no, decyzję przełomową, to jeszcze dyrektor Wiwiorowski, doktor Wiewiorowski, teraz zastępca GIODO w Unii Europejskiej, pomógł tą interpretację wypracować, że podpis elektroniczny to dane związane z danymi. Ale koledzy z Fiskusa mają jedną przewagę, że mają zupełnie inną procedurę niż administracyjna. Oni bazują na deklaracji, na oświadczeniu, które jest penalizowane. I ich ryzyko procesu jest znikome, bo jak ktoś nawet za mnie złoży, to ja i tak złożę, więc oni będą wiedzieli, które jest właściwe. Tak? Więc to jest trochę inny proces. dlatego mówię, że trzeba rozumieć proces, żeby móc go usprawnić. Czyli dla obywateli przedsiębiorców, no, warto też wspomnieć, że dla pełnomocników, tak, że te, te, te czynności również można w obszarze. Nawet obywatelskim wykonywać. Tu trochę jest bardziej skomplikowane. Może uda nam się to kiedyś uprościć. Przedsiębiorcy mają swój rejestr pełnomocnic. No i ta druga strefa dla urzędników, tak, zdajemy sobie sprawę, że urzędnicy korzystają z narzędzi bardziej zaawansowanych, no ale przede wszystkim ta wyszukiwarka i katalog spraw. Tak, to jest dla nas najcenniejsze. Dla, dla przykładu singapurska strona administracji to jest sama wyszukiwarka. Jedna wyszukiwarka i najczęściej załatwiane sprawy. Ja myślę, że podobnym tropem można podążyć, bo użytkownicy, w sensie obywatele, tak, przedsiębiorcy, a nawet urzędnicy sprawy grupują, tak, nazywają, że chcą coś załatwić. To nie jest pojedynczy formularz, to nie jest pojedyncza procedura często właśnie kilka trzeba użyć. I nowy system, nad tą częścią, po to jest nowy właśnie system budowany, żebyśmy mieli pełną władzę nad tą, nad tą częścią katalogu spraw i w zależności od tego, jak są najczęściej załatwiane sprawy, żeby można było je eksponować i żeby można było też tak nazywać i przerzucać, żeby zarówno w wyszukiwarce, czyli poprzez otagowanie, czy poprzez to, jak ludzie po prostu sprawy rozpoznają, żeby można było je układać, czyli no tak odpowiadać tymi kolokwializmami, które znają. Ludzie, tak, nie ma się co epatować jakimiś formalnymi nazwami. Oczywiście pod spodem w opisie, bo niektórzy tak i słusznie ze sobą życzą sobie, żeby pokazać im podstawę prawną, i to w opisie us usługi już jest. Ale to są usługi elektroniczne. I w tej chwili projekt Brama, realizowany przez KPRM ma szerzej opisać usługi te najczęstsze, czyli nie tylko elektronicznie realizowane, ale myślę, że będziemy w stanie również na połapie odzwierciedlić. I z czasem je elektronizować. Kolejne założenie właśnie wynikające z badania użyteczności, no to jest to, że ludzie, mimo tego, że poczta elektroniczna jest bardzo przestarzałym narzędziem, ale też jest bardzo wygodnym, jak się okazuje dla ludzi, więc y, również dostosowanie interfejsu epuap u do, do takiej skrzynki mailowej, przy czym no jest to specyficzna skrzynka mailowa, właśnie z tym pewnym doręczeniem. Y, i poświadczeniem, tak? W obydwie strony. Kiedyś to nazywało się tylko UPO, teraz UPO-UPP, UPO-UPD, tak? bo to nie jest tak, że są teraz trzy rzeczy, tylko są na to dwie, tak? Tylko, że UPO się rozdwoiło. To też nie komentuję tego, bo dla mnie to jest utrudnianie życia i myślę, że będziemy mogli z czasem upraszczać te nazwy, w zależności od tego, jak ludzie na helpdesku czy contact center będą pytać. I to po prostu będziemy pomoc kontekstową również dostosowywać. Czyli no naszym celem było odzyskanie władzy nad tym interfejsem, że można było go do dostosować. No tak wygląda skrzynka, tutaj można sobie sparametryzować różne, no jeżeli ktoś, no jeżeli jestem, jestem na przykład, nie wiem, biurem rachunkowym i kogoś obsługuję, to mogę sobie tutaj pogromadzić różne wzory. Ale mogę też skonfigurować maila, na którego dostaję powiadomienia, tak, że odpowiedź z urzędu przyszła, czyli to formalne potwierdzenie przyjdzie do skrzynki, a na maile dostanę powiadomienie, że jest do odbioru. Jakie instrumenty w tym nowym e pułapie są, i w ogóle tak systemowo, co uważamy za najważniejsze? No jedno to jest identyfikacja. Tak? Dostarczamy taką usługę infrastrukturalną, jak profil zaufany, mobilny podpis nieodpłatny, będziemy go notyfikować w Unii, teraz europejskiej, tak, czyli żeby był rozpoznawany w całej Unii. To jest narzędzie średniego poziomu bezpieczeństwa, bo to nie jest poziom podpisu kwalifikowanego, ale jest to narzędzie podwójnej autoryzacji, czyli jest login-hasło plus one-time password, czyli jednorazowe hasło na maila lub SMS-a. Podnosimy bezpieczeństwo na poziom SMS-a. Kolejnym, tak, żeby to mogło się, tak jakby ta cała komunikacja, no to jest potrzebny nam identyfikator, jest nam potrzebna skrzynka, gdzie, gdzie to, te odpowiedzi gdzieś zostaną, niekoniecznie dokumenty, tak, to mogą być komunikaty zeskładowane, no i potrzebny nam jest też taki instrument, który zamyka ten proces, jeżeli ja nie odbieram dokumentu, no formalnie to się nazywa elektroniczna fikcja doręczenia, zakazano mi minister mi zakazał mówić fikcja kazał mi mówić że to jest awizo. więc mówię że to jest elektroniczne awizo, żeby nie budować fikcji ale tak prawnie się ten instrument nazywa czyli to samo co na poczcie tak i apple App dostarcza właśnie taką usługę infrastrukturalną robi to samo co jest prawdziwą pocztą elektroniczną przy czym jest troszkę fajniejszy od zwykłej poczty, bo zwykła poczta po 14 dniach po podwójnej próbie zabierze nam ten dokument i go odeśle do nadawcy, a tutaj zostanie. Czyli nawet jeżeli się spóźni, to mogę się z nim zapoznać. No i jeszcze jeden taki element, z tych, które są widoczne od strony odbiorców, to jest katalog usług. Czyli jednak żeby odnaleźć, jakie są możliwości, Tutaj równoległy projekt, no ten, który tutaj prezentujemy dzisiaj, tak, czyli kolejne usługi. No, trzeba sobie szczerze powiedzieć, że to nie są jakieś rozbudowane usługi, bo te rozbudowane dziedzinowe, to nie da ich się zrobić niestety na, na, na e pułapie z różnych względów. Nie są to tylko technologiczne, są to też organizacyjne, a nawet czasami prawne czy, czy, czy finansowe. Ale takie proste usługi, których jest multum formularzowe, ja to nazywam usługi ping pong, czy tak jak z decyzjami, że czy oświadczam wolę, wiedzę, tak, albo wnoszę o coś, no to są ciach, ciach, tak właśnie te proste usługi ping-pongowe to doskonale tak pułap App się do tego nadaje. Ja, jakie obszary zastosowań dla przypomnienia, tak? Więc jednak udostępnienie podstawowych usług publicznych. I to jest to, co jako drugie mówimy, jedna z takich podstawowych to jest pismo ogólne, tak, przepisy też ewoluują w tym obszarze. Trudno jest zmusić wszystkich konstytucyjnych ministrów, żeby od razu wkładali formularze, te, które zresztą i tak właśnie oddelegowali, tak, zadania delegowane do, do samorządu. Chociaż udało się w pewnym obszarze usługa, ten, ustawa formularzowa 70, zinwentaryzowała w sumie 1200, tak? ale z, z wielu do uproszczeń 70 udało się przeprocedować. I to idea jest taka, że jest centralny formularz, wszyscy stosują to taki sam. Natomiast pismo ogólne zastępuje tą sytuację, kiedy nie ma. Jeżeli Ustawowo nie ma albo ktoś, bo jest też przepis w ustawie informatyzacji, dający taką możliwość, że nawet jeżeli ktoś nie ma obowiązku, to może jednak zaproponować taki ujednolicony standard, czyli można wnosić. Proponuję, żeby Państwo wnosili petycje do, do organów, które nadzorują, czy do, do, do ministerstw, które wymyślają, tak, żeby dawały formularz, a, na, a jeżeli nie, to pismo ogólne zawsze. No, i na przykład za pomocą pisma ogólnego, mimo tego, że w wielu miastach była usługa dopisania do spisu wyborców, to też można było dopisać się za pomocą pisma ogólnego. Tu już nie będę zadawał zagadki, powiem Państwu od razu, że do pierwszej tury 4032 osoby dopisały się do spisu wyborców, czyli to widać można. Oczywiście znaleźliśmy też na, na blogu opis, jak, się, jak skorzystając z e więc um, można by powiedzieć, że ePUAP pobudza innowacyjność obywateli, tak? czyli jak zhakować, żeby jednak coś wykonać, żeby ePUAP nie odrzucił. Więc no, naprawdę kreatywność i u, u, podziwiam, sam bym nie, nie potrafił. Zintegrowany dostęp do elektronicznych usług publicznych, tu chciałbym podkreślić ten element odmiejscowienia. Są przepisy, w których, w których wyraźnie jest powiedziane, że, że, że są odmiejscowione. Najnowsze, czyli działalność gospodarcza, ale są też tak powiem, obszarowo od, od, odmiejscowione usługi. Najnowsze no to są te, które MSW, tak? czyli wnioskowanie o dowód, w innym, w innym mieście. Nie, więc na to zwracam uwagę, tak, że po, po to jest ePUAP również, żeby służąc jako katalog pokazał, gdzie jednak ta usługa jest, no czasami trzeba coś jednak fizycznie odebrać, nie zawsze dokument papierowy, ale dokument tożsamości na przykład, tak. No bo, mogą, ale no ja może ja chcę odebrać, to jest jednak moje prawo, że mogę chcieć wydruk, tak, więc to nie jest tak, że można mi tego zabronić. Centralne repozytorium wzorów elektronicznych, no to jest to, co mówiłem, tak, żeby to było w katalogu. To jest bardzo silne narzędzie, tak naprawdę, bo opublikowanie tutaj jest równoznaczne z opublikowaniem rozporządzenia, przy czym jest o wiele szybszym narzędziem niż rozporządzenie, bo jeśli na przykład Przepisy się zmienią, czy formularz się uprości, albo zauważymy błąd, to to można z dnia na dzień poprawić. No rozporządzenia nie da się z dnia na dzień, tak? A tu można. Więc to jest bardzo silne i efektywne narzędzie. No i są takie elementy, zachęcam Państwa, jak znajdziecie chociaż trochę zasobów, żeby też się aktywować i, i, i współpracować z nami. Portal interoperacyjności, jeszcze kilka modułów, które mają służyć właśnie po to, żeby systematyzować pracę, ujednolicać, tak? Ja widzę. Ten pożytek w efekcie skali, tak? Czyli no, jeżeli jeden urząd doprowadzimy, że z, jak powiem, o 50% wzrośnie jego efektywność, to o wiele lepszy efekt uzyskamy, jeżeli wszystkie urzędy jednak o 1% nawet usprawnimy. Tak? Więc ja jestem zwolennikiem efektem skali. Jakie, jakie zmiany będzie można zauważyć? No, z jednej strony ten obrazek może być trochę mylący, bo ja mówię, że wydzielamy profil zaufany, czyli on nie jest już częścią taką immanentną epuap staje się nadrzędny również we, wobec epuap stąd pojawi się możliwość, bo nie, nie obowiązek, łącza, łączenia tego konta, tu chodzi o SSO, single sign on, tak, i jest protokół, który to obsługuje, są systemy, które korzystają i no, przypominam, że taka funkcja się pojawi, żeby się nie zdziwić, co nie oznacza, że można z, z, zrobić operację we pułapie i bez profilu, w szczególności nasz kolega Kazimierz jest uparty i korzysta z, z konta i certyfikatu kwalifikowanego, tak. To też tak, tak jest, tak, tak, też, też tak można, czyli, yy, czyli widzą państwo, że jest duża swoboda, ale to znowu prowadzi mnie tylko do jednego wniosku, że no nie można dawać tysiąca możliwości. Trzeba powiedzieć, jaka jest jedna właściwa i taka, którą umiemy rea realizować, jest w miarę sprawna. Więc no również będę dążył do tego, żeby do tego nadają się doskonale infografiki. Tak okazało się, że z doświadczenia już wiem, że jak ludzie pytają o jakieś procesy, jak to się robi, to zrobienie dobrej infografiki, czy obrazek wart więcej niż tysiąc słów, i to bardzo fajnie pomaga. Dla przypomnienia, no EPUAP nie jest portalem, tak, to jest taki mały kawałek, Mo, można by i zlikwidować graficzny interfejs epuap bo wiele systemów EZD łączy się i właśnie o to nam chodzi, tak, po to jest EPUAP jako to serce, żeby, bo jakby Państwo chcieli połączyć swoje systemy EZD, żeby się wymieniać z innymi urzędami, no to co byście musieli robić? No, łączyć się peer-to-peer, -peer, każdy z każdym. Jeszcze jakby był jeden protokół, to dobrze, bo tylko łącza trzeba ustanowić, ale jak się okazuje, że standardy wymiany informacji, czyli te definicja XML-a jest różna, to się pojawiają problemy. No i stąd ten pułap jednak stoi w środku na straży, a na dodatek jeszcze pośredniczy, tak? Potrafi pośredniczyć i przekazywać te dokumenty z EZD do EZD. No i to są te moduły na ciemno, to są te, które do tej pory były, tak? Czyli jest katalog usług publicznych, katalog administracji, czyli no jeszcze nie wszystko pełne. Ale to są te również usługi, które mają API i udostępniają te tak powiem, informacje katalogowe, informacje słownikowe automatycznie. No i nowe dochodzą. Za chwilę pokażę Państwu jeden moduł, który już chodzi na wyższym poziomie procesowym. No bezpieczeństwo logmena, profil zaufany wydzielamy i otwarty standard skrzynki podawczej. Czyli taki, który. Yy, będzie swobodnie po, pozwalał, czyli on również w wypłapie będzie wdrożony, ale będzie też narzucony na, na, na wszystkich dostawców elektronicznych skrzynek e, e, podawczych, właśnie po to, żeby były interoperacyjne, żeby można łączyć i tak jak przy deklaracjach, żeby można było budować systemy zewnętrzne, czyli zapomnieć właśnie o interfejsie graficznym. To co państwu, o, t, t, ten doręczyciel robi właśnie fikcję. Walidator to jak, jak są sprawdzamy ze strukturami atomowymi, to właśnie ten moduł to robi, są płatności elektroniczne, to słyszeli Państwo. Ten PayByNet jest wykorzystywany w tej chwili, ale nie planujemy jednak rozszerzenie tego, że. A koordynator na przykład wykonuje tą orkiestrację, tak? No i, I na przykład złożone procesy można byłoby tu zrobić, tylko no kto, kto odważny przekaże. Ministrowi, obsługę tego procesu, bo są orzeczenia sądów administracyjnych, że jeżeli E-pułap nie działał, to niestety organ odpowiada, ten, który nie, nie zapewnił możliwości złożenia na czas. Także ryzyko jest duże. Więc z, z tym również walczymy. Mówiłem Państwu o repozytorium procesów, czyli do, do tej pory w repozytorium biuroparcyjności pojawiały się. Pewne standardy, zalecenia, definicje mogą Państwo również proponować swoje dobre praktyki. A to co wspinamy się poziom wyżej, czyli wiedząc, że no jeżeli administracja działa w sposób jednolity, w prawdzie sposób czy złożony, bo niekiedy w wielu ustawach, jeden proces jest opisany, ale można to narysować w BPM-nie chociażby. No i właśnie o to walczymy, tak, żeby. Jeżeli z, inny, z różnych projektów albo z naszych własnych, albo ktoś będzie pytał, jak przebiega dany proces, albo jak powinien w urzędzie, no to modeluje się proces bazowy, no, na przykład kancelaryjny proces, tak jak wygląda. I w zależności od tego, później, jaki jest, bo no zdajemy sobie sprawę, że jeżeli chodzi o poziomy organizacji administracji, to jednak je, jest różnica. Stąd proces właściwy biznesowy dla danego typu urzędu. Chociaż urząd może dodać, my mówimy tylko jakie są bazowe, wynikające z przepisów, a, a każdy może sobie potem w EZD czy w innym systemie dodać y, interfejs graficzny czy inne procesy, które to usprawnią, tak jak wygląda organizacja wewnętrzna. Tak? A tu na pewnym poziomie ogólności y, mówimy, jak te procesy wyglądają, i chodzi o to, żeby mogli Państwo. W, tak brzydko powiem, zasysać je do swoich systemów dziedzin. jak przyjdzie dostawca oprogramowania albo państwo zamawiacie coś, to no po prostu bierzecie z repozytorium i mówicie ten proces chcemy mieć ze zelektronizowany. Czyli dostawcy wiedzą już, jak te procesy yy, yy, mają wyglądać, i to jest na nasze zadanie. No tu pewnie była już mowa, tak? Jakie nowe usługi, z którymi koleżanka Patrycja, która tutaj jest organizatorem, ale się ukrywa dzielnie nam przy, przy, przygotowuje, tak, gdzie jest Patrycja, tak. No, mam nadzieję, że się uda, bo że sama tego nie klepie, pewnie gdyby klepała, to by szybciej zrobiła, a że ma wykonawców, to, to, to trochę to, to zajmuje. Nie jest to łatwy proces, bo najpierw, no, my wiemy, które usługi są popularne, ale trzeba tak, właści, właściwy organ namówić, Potem, żeby chciał współpracować, żeby zatwierdził ten opis, potem, żeby go opublikował, a potem, żeby go obsługiwał, tak. I te trzy kroki dość, dość trudne trzeba wykonać. Dla Państwa informacji w rządzie wcale się tak łatwo nie współpracuje. Z każdym trzeba było porozumienie podpisać. Tak? Zawsze mnie zadziwia, że w jednym rządzie musimy sobie wzajemnie porozumienia, żeby się umówić na jakąś pracę. I tu jest to ta, us, ta usługa pisma ogólnego, jak widzicie Państwo dość prosty opis, pozostałe usługi też są w ten spros, prosty sposób yy, yy, opisywane. I polecam uwadze, także yy, w tej chwili zabrakło nam jeszcze około 200 gmin, poprosiliśmy, żeby skrzynki uzupełniły i jaka wartość dodana, bo jakby podstawą dla mnie, no, no zresztą to było mówione, sprawna administracja jest komunikacja. Czyli jeżeli tak stwierdzilibyśmy gdzieś nieprawidłowości, albo no, nowe zasady by się pojawiły, jeżeli każdy urząd miałby skrzynkę podawczą, no to moglibyśmy rozesłać taki mailing wewnętrzny, i każdy mógłby się dowiedzieć, dostać instrukcje z centrali, tak? To jest dla mnie cenniejsze. Y y oczywiście my również posiadamy. Jest w centralnym repozytorium informacji publicznej. Jeżeli Państwo nie byli jeszcze, to polecam dane publiczne GovPL. Jest plik Excelowy publikowany przez Departament Administracji Publicznej, Nie są maile do poszczególnych urzędów. Tak? No ale tu chodzi o, tak powiem, pewne doręczenie te, te, tej informacji, i potem można. Jeżeli zwykła taka informacja udaje się ją przekazać, to potem można bardziej zaawansowane procesy, czyli doręczyć decyzję, na przykład, albo przyznanie budżetu. Tak? Wiem, że narzekają niektórzy ci co sprawozdania muszą robić nie, przez, przez EPUAP i, i tam ko, ko, koledzy deklarują, że, że wyjdą z tego. Ja sam bym tego nie, nie polecił. Na tym etapie, wiedząc, jak jest zapchany, ten po prostu nie, nie, nie polecił tego procesu. Sami mamy. Wewnętrzny proces interpelacji i zapytań poselskich też biega przez Złap przez, przez i, i, i też biegają dokumenty przez wyłap, jeżeli chodzi o publikacje aktów prawnych do RCL-u przekazywanych. I też czujemy, jak się zatka. Także znamy ten ból, tak? to, yy, I to jest po to, po to jest ten projekt, żeby tą wydajność zabezpieczyć. No ale nie jest tak nie jest tak źle zresztą. Widziałem tutaj z prezentacji, że urząd dzielnie trzy profile dziennie nam potwierdza. Więc jednak ta liczba rośnie. Tak? To te, te rozdzielenie, tak, że profili zaufanych jest inna liczba niż kąt, też pokazuje, że te instrumenty funkcjonują oddzielnie. No i tutaj dla, dla przykładu, tak, żeby zobaczyć, jaka jest skala, yy, ile transakcji jest potwierdzone, bo nie wszystkie dokumenty lecą przez EPUAP, tak? Czasami tylko transakcja jest potwierdzana. Mailowo jednak to jest narastające, więc to jest suma. Jak Państwo chcą zobaczyć, jest z miesiąca na miesiąc, no to tylko w styczniu jest 360, a potem już sobie różnice. Więc to jest narastająco. No i to przełączamy, tak, na, na te. Na, na te SMS-y, także no, można zobaczyć taką równomierną tendencję wzrostową. Być może tak, można by zauważyć, jak, jak pewne zdarzenia się pojawiają. Jak wyboralnie zauważyłem, żeby jakoś skok nastąpił aktywowania profili, bo to, co do, do czego bardziej dążymy, to jest aktywowanie profili przy okazji, czyli na przykład przy wydawaniu dowodu osobistego, tak? bo najgorsza jest sytuacja, kiedy każemy komuś zdobyć profil, kiedy on już coś potrzebuje załatwić, to jest trochę za późno. Trzeba mu dać to wcześniej, kiedy on tego nie potrzebuje, tak, po to, żeby mógł skorzystać we właściwym momencie. Z innych analiz... Z obserwacji to 5000 dokumentów dziennie do 20 w pikach przez EPUAP przechodzi. 88% to jest wymiana administracja do administracji. No i tym razem zagadka. Jak myślicie Państwo, kto jest największym odbiorcą dokumentów na epuap -ie? A, no, Kajetan, ty wiesz. <grystanie> Ma rację. Urząd patentowy. Który, ja sam się zdziwiłem, tak? Urząd Patentowy, w marcu był rzeczywiście, bo to są urzędy wojewódzkie, duże miasta i tak dalej, ale Urząd Patentowy mnie zaskoczył i od, sprawdziłem, tak? Bo od rzeczników patentowych dostaję zgłoszenia, także widać, że również Pułap jakieś swoje nisze znajduje i mam nadzieję, że tak będzie dalej, będzie mógł jednak tą efektywność zwiększać, nie przeszkadzając Państwu w codziennych obowiązkach. Dziękuję. Dziękujemy. Czy mają Państwo jakieś pytania do Pana Krzysztofa? Konsola Draco nie od razu, ale tak, nam też doskwiera. Natomiast nie, nie udało nam się od razu wyrugować w tej części, natomiast jest zaplanowana do, do wymiany. Znaczy, to nie jest jakiś wielki, wielki moduł, po prostu nie został wcześniej zaplanowany, nie da się go tak równolegle wymienić ale kończąc ten etap zaczynamy od razu wymianę DRAKO, no, zresztą samo DRAKO nam też ostatnio numery zrobiło, także wiemy, że ten moduł jest do, do, do wymiany. To, czy to jest, tak, tak, no, jest, to do, jest to do zrobienia. My przyjęliśmy, że do 28 maja instalujemy taką równo, równolegle taką platformę produkcyjną i zaczynamy integrację, no bo tak powiem, wymiana, przełączenie, no to raczej byśmy zaskoczyli wiele dostawców tych usług EZD, tak, czy, czy w ogóle systemów, więc no dajemy miesiąc, czyli od momentu uruchomienia, zresztą już komunikat poszedł do integratorów, dostali dane do, do integracji, więc jeżeli Państwo macie w szczególności swoich integratorów, to na helpdesk ePUAP koniecznie, żeby się zgłosili, można się podłączyć, testować, więc mam nadzieję, że to się uda, z, tak z, z końcem czerwca już przełączyć w ogóle. Natomiast dajemy zawsze ten, ten moment rezerwy, bo to jest tak skomplikowane ustrojstwo, że no nie mam pojęcia, co się może wydarzyć, tak, więc... Ta, tak, tak. Jest założone oczywiście środowisko produkcyjne, deweloperskie i testowe. Nie da się, niestety nie, nie mamy możliwości wcześniej. Stąd teraz jest uruchomione to jako integracja, jest to preprodukcyjne już dwójka i integracja razem z testami jest sprowadzona, chyba, że ktoś ryzykuje i na produkcyjnym robi. Mhm. Ja rozumiem, że to rozwiązanie, z którego państwo korzystacie, nie umożliwia podłączenia... No to czy, to prawda, jest zalecane, chociaż niektórzy stosują na przykład dla wydziałów różne kontenery, zdarzy. zdarzy. Tak, tak. Mhm. To muszę poprosić o, o podpowiedź, czy prawnie, no bo chodzi o to, że jest pewne ograniczenie prawne, że nie wszystko możemy zrobić za, organ ale jeżeli ktoś wystąpi, tak to ja że aha nie, nie było... jak a dopi a pismo chciałby się pan pozbyć pisma ogólnego ja, ono ja takie jest, jest założone. <laughs> To jest ciekawe. Znaczy, ja y, prośba o zgłoszenie, zaraz pan, dam panu wizytówkę i rozbierzemy ten problem na czynniki pierwszy. się okaże, być może, że jednak istnieje rozwiązanie w ramach y, tego rozwiązania. A potem komunikat wydamy i wszyscy już będą wiedzieć. Przepraszam, mogę coś powiedzieć? Tak, tak. No, jeżeli jest wiedza, ja też tak nie, nie dam. się wtrącę, proszę państwa. Uh -huh. Proszę spojrzeć, pomyśleć inaczej. Minister to, co zrobił, to słusznie zrobił, bo wiele podmiotów sobie z tym zwyczajnie nie radziło. A minister zrobił taką skrytkę, mnie to też zaskoczyło, przyznam się, ale ponieważ zaglądam, tak, chociaż nie muszę, ale zaglądam, to y, zastanowiłem się, co i po co. Proszę państwa, to jest bardzo przydatna rzecz. Można sobie wewnątrz przestawić wszystko, żeby korzystało z takiej skrytki, która się nazywa slash skrytka ESP. Na czym polega istota sprawy? Gdyby jeszcze minister zrobił jedną rzecz, to nie może minister, to musimy inaczej rozwiązać inaczej, ale gdybyśmy zamiast tego identyfikatora podmiotu z, z przodu, który jest, wprowadzili wszędzie identyfikator, którym jest na przykład numer regon tego podmiotu lub przedsiębiorstwa, to wtedy każdy nie musiałby korzystać z tej, z tej długiej listy skrytej, która tam jest przez ministra tylko by powiedział zaraz, jaki mają region, ona na kopercie tu mam. Regon jest taki, to znaczy, że adres skrytki jest taki slash, regon, slash skrytka SP, pyk, prawda? Czyli lepiej troszeczkę pocierpieć, Poprzestawiać sobie coś w środku, ale mieć uniwersalne dla wszystkich rozwiązanie, gdzie nie trzeba głowić się, szukać, kombinować, jaki oni mogą mieć, czy oni w ogóle mają, a jeżeli mają, to jaki, a która z tych skrytek umieszczonych jest bardziej właściwa, jeżeli wszystkie oznakowali, że ta jest, ta jest na przykład niedomyślna, nie niedomyślna, 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 same niedomyślne, no to z której korzystać. Proszę Państwa, walczyłem z tym. Właśnie da się. I, i, ponieważ, i ponieważ ja to już sprawdziłem, dlatego ja zazwyczaj jak się już odzywam, to ja wiem co mówię. No to znaczy nie wiem, czy akurat to jest dobry pomysł, żeby się uczyć jak to wyłączyć, ale to może pokazać. Ale to chyba nie jest akurat dobry pomysł. Natomiast kolega Kajetan poruszył inny wątek z standaryzacji nazw. I myślę, że jeżeli by Państwo podpowiedzieli nam, co byłoby dobrą strukturą, to jednak byśmy narzucili te, te, taką stru strukturę. Jeżeli uznajecie, problem polega na tym, że chociaż nie rejestr akurat by objął wszystkie, tak, nawet te nienipowe, -nie więc rzeczywiście mógłby się nadawać, i że nie ma sprzeciwów, to. Niniejszym podejmujemy taką inicjatywę, no ale to się wiąże z tą zmianą, tak? Tylko zakomunikujemy i będziemy zmieniać nazwy. Czy jeszcze są jakieś pytania? Tak, co, co, do, co do zasady. Kajetan chce, chce skomentować od razu, no to dajmy, dać mu szansę. Proszę Państwa, to jest z profilem, to jest tak, że podpis składany przy pomocy danych potwierdzanych profilem zaufanym to jest taka hybryda. Na czym polega hybryda? Hybryda polega na tym, że używany tam jest y, pieczęć systemowa nie można tego nazwać podpisem, ponieważ nie ma związku z konkretną osobą fizyczną i nie wyraża tak… W kwalifikowanym podpisie, którego używa Kazimierz, woli, że robi to człowiek i bez za to odpowiedzialność. To jest pieczęć systemowa, ale ta pieczęć systemowa wiąże nasze dane osobowe, które, są, które znajdują się w profilu zaufanym i wiąże je z treścią tego dokumentu. A więc osoba jest przypięta. Teraz, żeby prawidłowo wysłać dokument, trzeba być. Zalogowanym w kontekście podmiotu. Jeżeli ja się loguję w kontekście podmiotu, to w dokumencie, który wysyłam, u góry po lewej stronie są dane podmiotu, a jestem urzędnikiem. Żeby na przykład podpisać decyzję, czy coś takiego, co, co niesie skutki, to powinno się znawiać imię, nazwisko i stanowisko. Jak nie ma tych trzech elementów, to to nie jest kompletne. A wiele, wielu urzędników zapomina, że w tym piśmie, które stanowi swoistą kopertę, tam się powinny znaleźć te dane. Imię, nazwisko, stanowisko, tak, że ta osoba występuje jako urzędnik. Potwierdzeniem tego jest to, co jest u góry po lewej stronie na tym piśmie, a w środku już są dane tej osoby, czyli imię, nazwisko oraz PESEL. Te trzy rzeczy razem stanowią, że jest to urzędnik. Konkretny urzędnik o takim PESEL-u, jaki miałby w certyfikacie, gdyby go zastosował. W związku z czym to, co mamy w certyfikacie kwalifikowanym, to co mamy w certyfikacie? W certyfikacie mamy imię, nazwisko, PESEL oraz stanowisko, jeszcze dopisek ewentualny. Jest tam jeszcze taka możliwość, że upoważniony przedstawiciel i jeszcze może być parę innych atrybutów w takim certyfikacie w środku, ale zazwyczaj używa się tych, a nawet niektóre urzędy w ogóle nie używają stanowiska, żeby umożliwić w razie zmiany stanowiska osoby, która ma certyfikat, dalsze funkcjonowanie tego certyfikatu bez potrzeby zmiany, bo jednak są koszty, prawda? Reasumując, mogą Państwo z całym spokojem używać profilu zaufanego pod warunkiem, że zapewnią tę obecność tych wszystkich cech informacyjnych na piśmie, tam tam ponad tym miejscem, ponad tym gdzie jest napisany podpis elektroniczny, tam się powinno znaleźć pod treścią imię, nazwisko, stanowisko, kto to podpisał i to powinno być zgodne z tym, co jest Profilu zaufania, imię, nazwisko oraz PESEL. I to jest kompletny dokument, który jest godny zaufania i właściwy. Nie, 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 nie. Jeszcze raz powtarzam. Nie ma w jednej jednostce dwóch Janów Kowalskich na tym samym stanowisku i z tym samym PESEL-em. To jest niemożliwe, bo nie ma dwóch ludzi z tym samym PESEL-em. Ja pracowałem w dużym urzędzie, gdzie pracowało 900 osób i były trzy, trzy panie o tym samym imieniu i nazwisku. Różniły się stanowiskami. Oczywiście pesel też, ale wtedy, jeszcze jak myśmy stosowali nasze rozwiązania wewnętrzne, to tego pesel tam nie było, bo nie było certyfikatów. Wewnątrz, jak podpisujemy dokumenty w administracji w systemie EZD, to transakcje są rozliczalne, ponieważ z tyłu niezależnie powstają wpisy stanowiące podstawę do stworzenia karty obiegu dokumentu. A więc tam jest imię, nazwisko oraz godzina, minuta, sekunda wykonania czynności i dopisek systemowy, jaka czynność była wykonana. Także to wszystko jest udowadnialne ale nie ma sytuacji, że w tym samym urzędzie mogą pracować dwie osoby o tym samym imieniu, nazwisku, stanowisku i PESEL-u. To jest niemożliwe. To jest ta sama osoba. Państwo mylą pojęcia. Przepraszam za to wyrażenie. PESEL owszem jest daną osobową, ale ona została wymyślona przez administrację dla administracji. Nie po to, żeby ktoś ją sobie dostał i schował. Ja też się z tym zgadzam, że moglibyśmy nie używać PESEL w administracji publicznej, ale zamiast tego musiałby być inny identyfikator. To znaczy na przykład PESEL schowany z tyłu, a w środku identyfikator taki numer służbowy pracownika, żeby się zawsze dało wykazać, który z tych dwóch, która z tych dwóch osób o tym samym nazwisku czynność wykonała. Tylko tyle. Dziękuję. Nie, nie, nie wiem, czy jest Pani zadowolona z odpowiedzi. <laughs> Ma, ma, pani, ma pani rację, tak, bo decyzję musi pani kwalifikowanym podpisać. No, no nie, nie, nie zależy do kogo. Tak, tak, tak. Pro, profilem, no to jakby informacje, tak, może udzielenie informacji publicznej, tak, takie wezwanie, być może nawet, tak, można spokojnie. Natomiast inne tam, które w KPA są wymienione, to jednak kwalifikowanym. Ja, ja rozumiem pani problem, bo nawet w CIDG, tak, mam, mam, ten, mam ten problem, że urzędnik tak nie może się tym samym pełniąc różne role posłużyć i rozumiem tą potrzebę. W tej chwili zmieniane jest rozporządzenie dotyczące profilu, ewentualnie albo podczas konsultacji tak czytając rozporządzenie jaka jest Państwa potrzeba, natomiast jeżeli potrzeba jest tylko w obszarze informacyjnym, żeby pojawiały się te dane to dla nas nie ma problemu żeby te dane wydobywać automatycznie, tak? Jeżeli w szczególności. Nie, niedługo nie tak. Aha, tak, tak. No myślę, że tutaj podamy po prostu zalecenia jednorodne, nie będziemy dawać tylu możliwości i to będzie rozwiązanie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Państwo dzisiaj dowiedzieli się, co czeka e-administrację, e-Urząd i dowiedzieli się, jak to robić, żeby ten e-obywatel przyszedł i załatwiał sprawy w e-Urzędzie. Dziękuję bardzo.